Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zwracam się do Bartłomieja Wróblewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Doktora habilitowanego prawa, człowieka, który wszedł na wszystkie co większe góry w okolicy. Czyli to się korona Ziemi nazywa, tak? Tak, to się nazywa korona Ziemi. Najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. No właśnie. To moje gratulacje. Naprawdę, jak pomyślę o tym, że pan tam wszedł, to się zastanawiam, po co. Ale o tym później. Poważna sprawa, jeśli pan pozwoli na początek. Czy Łukasz Mejza powinien przestać być ministrem, wiceministrem sportu? Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, że sprawa jest badana przez służby. Będzie informacja, będzie decyzja w tej sprawie. Ze swojej strony mogę dodać, że jeśli stosowanie różnych terapii komórkowych powinno mieć miejsce, w szczególności do leczenia chorób rzadkich, to oczywiście sytuacje, gdyby miało dochodzić do używania zarodków albo embrionów ludzkich do jakiejkolwiek terapii, no byłoby to trudne do przyjęcia. Prawdopodobnie niezgodne też z konstytucją. Pan, panie pośle, wchodzi w szczegóły terapii, które nigdy nie miały miejsca. Ja natomiast pytam o to, czy Łukasz Mejza powinien być wiceministrem, bo to człowiek, który w świetle tego, co piszą media i czemu nie zaprzecza Łukasz Mejza, próbował tak naprawdę naciągać rodziców, dzieci nieuleczalnie chorych albo dzieci bardzo ciężko chorych na bardzo kosztowne i niesprawdzone terapie, terapie, które nie są dopuszczone w Unii Europejskiej, w Polsce. Dlatego powiedziałem, że służby badają tą sprawę, jeśli te informacje się potwierdzą. Pytam o pańskie zdanie w tej sprawie. Znaczy ja oczywiście mam te wątpliwości, które wyraziłem przed chwilą, no wskazując w szczególności na kwestie dotyczące wykorzystywania, czy nawet no, informacje, jakoby miały być wykorzystywane zarodki czy embriony do takich terapii. Nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa. Przedstawiłem pana jako prawnika, jako profesora prawa. No to w takim razie niech mi pan powie, bo ja się słabo może na tym znam, ale artykuł 286, paragraf 1 kodeksu karnego, to mówi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, no, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. To ja może to przetłumaczę. Jak przyjdzie do nas naciągacz i będzie nas chciał naciągnąć, to ten człowiek za nawet chęć, czyli za próbę, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat. To jest w związku z artykułem 14, paragraf 1 kodeksu karnego, który pan na pewno jako prawnik zna lepiej ode mnie. To jest oczywiste. No, jakby no, powtórzę tą myśl, którą wypowiedziałem. Sprawa jest badana. Premier podejmie decyzję w tej sprawie. Natomiast to te informacje są niepokojące. No, ja odniosłem się do sprawy, w której najczęściej byłem pytany. Panie profesorze, bardzo pana przepraszam. Czy w takim razie to co robi Łukasz Mejza, proponując rodzicom dzieci śmiertelnie albo bardzo ciężko chorych, niesprawdzone terapie, nie podpada pod paragraf pierwszy artykułu 286? Nie wiem, czy podpada. Na pewno są te informacje, które są no, szokujące i na pewno ta sprawa musi zostać szybko rozstrzygnięta. To ja może pana spytam w takim razie o moralną kwalifikację Łukasza Mejzy do zajmowania eksponowanego stanowiska w rządzie. No, wiceminister. Powiedziałem, że sprawa jest szokująca i powiedziałem o tych wątpliwościach, które moim zdaniem są najbardziej poważne, ale nie chciałbym też wydawać osądów medialnych. Myślę, że w tym momencie można postawić kropkę. Pan ją stawia, ja pozwolę sobie jeszcze zadać to pytanie, bo pan nie chce dokonać oceny Łukasza Mejzy, a ta sprawa nie jest tylko szokująca. Ta sprawa no, każe postawić pytania na przykład o to, co się podziało ze słowami na przykład Beaty Szydło z pierwszego expose. Jak raz teraz mniej więcej przypada szósta rocznica owego expose. Koniec z arogancją władzy. Umiar, skromność, te wszystkie cnoty, o których mówiła Beata Szydło, gdzież one? Ja staram się zgodnie z tymi cnotami żyć. Nie czyli zawsze ucieleśnieniem to pewnie, tych cnót nie zawsze, obecnie? Nie zawsze pewnie to wychodzi, ale staram się i uważam, że znakomita większość członków parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy stara się w ten sposób działać i co więcej, nie tylko teraz, ale przez całe życie. To sekundkę,
rozumiem, że ucieleśnieniem tych cnót na tym etapie jest Łukasz Mejza. Nie, no absolutnie. Pan doskonale wie, jaka jest moja intencja, bo już kilkakrotnie w czasie naszej odpowiedzi zdystansowałem się od tej sprawy. Powiedziałem, że są informacje szokujące. Odniosłem się do tego elementu, który dla mnie jako osoby szczególnie uwrażliwionej na ochronę życia jest jakby najbardziej tutaj istotny. Ale też proszę... Ale czy to nie jest taki przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma kłopoty z większością, chwyta się już absolutnie każdego i w zasadzie już nie wybrzydzamy, tak? Każdy może być u nas wiceministrem, byle tylko głosował tak jak my. Na pewno jeśli te informacje się potwierdzą, będzie podjęta szybka decyzja. Sekundkę, to jest ile kosztuje odpowiedzialne, poseł? Panie pośle, zastanawiał się pan o tym kiedyś? To jest odpowiedzialność premiera, a ja też... Pan jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem tej partii niedawnym na Rzecznika Praw Obywatelskich. No niech się pan nie gniewa, skoro rozmawiamy teraz, no to pytam pana nie prywatnie, tylko pytam pana jako posła, jako reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Ile kosztuje poseł? Zadałem to pytanie nie bez kozery, bo dowiedzieliśmy się właśnie ostatnio, że Lech Kołakowski został wiceministrem rolnictwa. Lech Kołakowski, przypomnę proszę państwu, to był taki poseł, który był posłem PiS-u, później odszedł, ale żeby wrócił, to został doradcą prezesa BGK. To pensja 30 tysięcy miesięcznie. Ten epizod, stanowisko wiceministra. Nie byłem entuzjastą tego epizodu w życiu pana posła Kołakowskiego, natomiast muszę powiedzieć, że rok temu razem z panem posłem Kołakowskim zdecydowaliśmy się głosować przeciwko piątce dla zwierząt i dlatego pan poseł Kołakowski... To może trzeba było odejść dzisiaj też byłby pan ministrem albo jest wśród posłów z tego powodu szanowany, bo była to ważna i trudna sytuacja. Poseł Kołakowski jest szanowany. Powiedziałem, że ta decyzja posła i taka jego w tej sprawie zasadniczość, no myślę, wzbudzała szacunek wielu osób. Zasadniczy, jak widać, w sprawie własnych dochodów. To jest jakby inna sprawa i tego... A jak to inna sprawa? No jeżeli pan ocenia człowieka, mówiąc, że wzbudza szacunek swoją... Ja powiedziałem, że tamta postawą, decyzja dotycząca piątki pośle, dla zwierząt wzbudzała szacunek, dlatego że wymagała pójścia pod prąd. Panie pośle, czy pan wie, jak powoływany jest szef Narodowego Funduszu Zdrowia? Albo główny inspektor sanitarny, albo szef sanepidu na przykład? Nie znam szczegółów ustrojowych. To jest bardzo proste, bo to powołuje ich premier na wniosek ministra zdrowia. Główny lekarz weterynarii, ważna funkcja podczas walki z ASF-em, ze wszystkimi tymi zarazami, które dopadają zwierzęta. Też premier na wniosek ministra rolnictwa w tym wypadku. Panie, pytam o to dlatego, że panie pośle, że pan prezentuje projekt ustawy o Instytucie Demografii, Instytucie Rodziny i Demografii i tam, proszę pana, prezes ma nie tylko 7-letnią kadencję, ale jest powoływany przez wszystkich świętych, to znaczy przez Radę, ale do Rady członków powołuje Sejm, Senat i Prezydent. No, naprawdę zabrakło jeszcze tylko prymasa. Dobry żart. Nie, natomiast, to nie żart. Natomiast ta konstrukcja też nie jest w polskim prawie nowa. No, tak wybierany jest na przykład prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Nie, nie jest nowy. To znaczy, że budujecie hiperurząd. Ja panu jeszcze tylko na koniec tej rozmowy powiem o tym 30 milionów. Tyle wyliczyliście, że będzie kosztował nowy Instytut Rodziny i Demografii. Moje pytanie jest takie. Ja mam czy do pana nas inne na pytanie. To, czy nas... Rzecznik Praw Dziecka kosztuje, wie pan ile kosztuje? Roczne nieco utrzymanie. Mniej. Nieco mniej, to znaczy dokładnie 1/3 tego, bo 11 milionów. Tak, ale w przypadku Instytutu Rodziny i Demografii cele są różne, nie to tylko porozmawiamy rzecznikowskie, porozmawiamy o tych celach i o tym, kto ma tam pracować. Ma być to instytucja analityczno-badawcza i tworząca polityki w zakresie... Pan będzie nie, prezesem? Nie będę prezesem, Radio nie będę Radio RMF24 i pracę tej instytucji. Interia.pl, tam porozmawiamy o tym, po co ten hiperurząd. Mówię hiperurząd, bo to nie będzie, jak pan mówi, instytut badawczy, panie pośle. To będzie instytucja, która ma cechy z jednej strony instytutu badawczego, a z drugiej strony instytucja rzecznikowska. Jak się robi coś takiego, to od razu wiadomo, że jak się łączy wszystkie możliwe kompetencje, to znaczy, że właściwie trudno będzie kogoś takiego później no, z czegokolwiek rozliczać. Bo on to się nie zajmie jest prawda, pan. Uważam. No to dobrze. Porozmawiamy najpierw o pieniądzach, tak? Dobrze. Pan mówi, że 30 milionów ma kosztować. Tak. Znaczy 30 milionów na tyle szacujecie, tak? Z tym rzecznikiem praw dziecka wydaje mi się, że te dane są nieaktualne. Ma pan rację, nieaktualne. Projekt nowelizacji w roku 2021 to jest 12 milionów. Aha,
no to 12, czyli nieaktualne. No to ma pan rację, nie 11, 12. Czyli circa about 1/3 tego, co będzie... Się wydawało, że 15, no ale to nie ma znaczenia. Ma pan rację, tak. To byłoby połowa wtedy, a nie nieco mniej. Ale mogę panu inne fantastyczne funkcje... Znaczy 15 ma rzecznik praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta będzie kosztował połowę tego, co instytut. To znaczy, ale to jest nic, proszę pana, panie redaktorze, ale sekundka, pan pozwoli jeszcze tylko jedną dane. Już nie mówię, że atomistyka. Na atomistykę będziemy w Polsce wydawać mniej niż na Instytut Demografii. Bo na atomistykę będziemy wydawać 22 miliony, a Instytut Rodziny i Demografii 30. No tak, ale musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, koncepcja Instytutu Rodziny i Demografii to jest złączenie dwóch propozycji, które funkcjonowały w opinii publicznej w ostatnich latach. Powołania takiej instytucji demograficznej, prodemograficznej oraz powołanie rzecznika praw, to niech mi pan rzecznika powie, praw rodziny. Będzie polegała prodemograficzność instytucji. To znaczy na tym, że będziemy tam zatrudniać wielodzietnych? To może pan żartować, ale takie instytucje działają na przykład we Francji, w Stanach Zjednoczonych, na Słowacji, na Węgrzech, czy w Czechach. Krótko mówiąc, w wielu państwach. No, sytuacja demograficzna Polski, ale całej Europy jest trudna. Jest katastrofalna obecnie, w Polsce, tak naprawdę. Dobrze pan to powiedział, ja powiedziałem trudna, pan powiedział katastrofalna. I tym bardziej uważam, że nie stać nas na to, żeby tą sprawę pozostawiać... Dlatego stać nas na to, żeby parę osób miało nowe posady. Nie pozostawiać tej sprawy własnemu biegowi. W 2050 roku według danych GUS-u będzie Polaków 4,5 miliona mniej. Tak. W 2050 roku będzie już więcej osób w wieku nieprodukcyjnym niż w wieku produkcyjnym. Obecnie stosunek jest jak 66 do 100. I te dane pokazują, że powinniśmy więcej w tej materii robić. Instytut Rodziny i Demografii ma kilka zadań. Niech się pan nie gniewa, w tym zakresie, po pierwsze. To jest jakaś groteska. No, badanie... Pan mówi, że powołanie instytutu spowoduje, że będziemy młodszym. Ale ja nie powiedziałem tego, to jest jakaś interpretacja pana. Ja powiedziałem, no to po że musimy instytut? Te badania prowadzić w sposób systematyczny, musimy tworzyć polityki prorodzinne, musimy także prowadzić działania promocyjne. I temu promocyjne. Ma służyć... Promocje czego? Dzietności? Promocje no, prorodzinnego stylu znaczy, życia. Niech się pan nie gniewa, ale skoro pan jest w tej sprawie takim katonem, no to użyję argumentu prywatnego. Pan nie ma dzieci. To może by pan sobie wypromował, pan siebie, no może by ta promocja do pana powinna być skierowana. Ale nie mówimy tu o sprawach osobistych, tylko nie mówimy o sprawach publicznych. Ale panie pośle, doświadczenia państw, innych państw niż Polska pokazują, że aktywna polityka prorodzinna nie zmienia trendu cywilizacyjnego, który mamy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, ale może ten trend osłabić. Czyli nie jest bez znaczenia. Powołanie instytutu nie zmieni trendu. Ale może go osłabić, może wpłynąć na sytuację demograficzną. Sposób. No tak jak 500+ wpłynęło, osłabiło ten trend demograficzny w Polsce. Według badań GUS-u z 2015 roku, w 2020 roku na jedną kobietę miało przypadać średnio 1,28 dziecka. Obecnie jest to 1,41 dziecka. Tak, podaję te dane, żeby pokazać, że działania państwa w tym zakresie nie zmieniają zasadniczo sytuacji, ale mogą złagodzić no tą bombę, mogą rozbroić do pewnego stopnia tą bombę demograficzną, która tyka. Bo pan przygotował się do wygłoszenia exposé. Ja rozumiem, to nie, ja nie wygłaszam exposé, tylko próbuję odpowiadać na pana pytania. No to dobrze, to może o konkretach, chyba, żebyśmy nie byli gołosłowni. No to ta liczba urodzeń, o której pan mówił, rok do roku spada. Był jeden rok, 2017, kiedy ona wzrosła, zupełnie niespodziewanie wzrosła o 40 tysięcy, ale później od tego czasu, 2018, 22 tysiące urodzeń mniej, 2019, nie 13, przepraszam bardzo, kolejne 13, a w 2020 16 tysięcy urodzeń mniej, co przy wzroście liczby osób, które umierają, powoduje, że jest nas coraz mniej. Ale dla pana jest argument, żeby nic nie robić, a dla mnie jest argument, żeby zgodzić się z tymi, którzy uważają, że powołanie takiej instytucji, która będzie się sprawą kompleksowo zajmować. Dotychczas takiej instytucji w Polsce nie było. Tak, to ja panu powiem, że mamy w Polsce w tej chwili nie tylko przeróżne instytuty badawcze,
zajmujące się również tą problematyką. A może pan podać jakiś taki instytut? Mamy również na przykład, mamy również rzecznika praw dziecka, który, jak rozumiem, zajmuje się ochroną dzieci, a wy o dzieciach piszecie bardzo wiele. No nie, ale to mamy, znowu, to znaczy, sekundę, za każdym razem jest jakaś odpowiedź, czy jakaś tak pana komentarz, to jest mocno nieadekwatny do rzeczywistości. Bo nie mamy instytucji, która zajmuje się tą problematyką rodzinną i demograficzną. Nie, na poziomie takiej, jak pan sobie wymarzył, to nie mamy rzeczywiście. Tak. Z drugiej strony, w przypadku Rzecznika Praw Rodziny, to mamy instytucję, która jest nakierowana na rodzinę. No, zgodnie z tymi wskazówkami konstytucyjnymi, na przykład z artykułu 18, który stanowi, że państwo ma obowiązek nie tylko ochrony, ale także opieki nad rodziną, małżeństwem, macierzyństwem, czyli rodzicielstwem. Proszę pana, ile instytucji trzeba w Polsce, żeby wzrosła, nie wiem, nam liczba urodzeń. No tak, ale no to są dwie rzeczy, które jakby w tej rozmowie się mieszają. Z jednej strony zadanie Instytutu polegające na sprawach... A to jest armia ludzi. Mamy Ministerstwo do Spraw Rodzinnych. Mamy rzeczników. Mamy kompetencje rzecznikowskie. Ma pan rację. Mamy rzeczników, mamy ministerstwo, mamy organy, mamy instytucje badawcze na uniwersytetach. Wszystko jest jak krew w piach. Ale natomiast jak pan powoła Instytut Rodziny i Demografii, to będzie bomba demograficzna. Nie będzie bomby demograficznej, ale powiedziałem, że zadaniem instytucji jest przynajmniej złagodzenie obecnego kryzysu demograficznego. Nie powinniśmy się poddawać, no bo sytuacja demograficzna i jej konsekwencje społeczne na przykład takie, że za 20 czy 30 lat większość z nas będzie otrzymywać najniższą emeryturę. No to nie są takie dane, prognozy, z którymi powinniśmy się godzić, tylko powinniśmy próbować przeciwdziałać. Panie pośle, dobrze, tylko że na razie... Pan mówi tak, nie da się, więc nie ma sensu, po co nie, to robić. Ale panie pośle... A ja mówię, że trzeba spróbować, choćby dlatego, że koszty powołania takiej instytucji w stosunku do tego, o co toczy się tutaj, jaka jest stawka, są zupełnie nieporównywalne. Panie pośle, pan, rocznie, jeśli pan, wie pan, panie dyrektorze, ile... Pan mi wmawia pewne intencje, to ja może sprostuję. Nie wmawiam panu żadnych jeśli intencji, pan pozwoli, tylko próbuję zwracać uwagę, że na to, że szybko zadawane pytania bardzo trudno utrudniają precyzyjną i uczciwą odpowiedź na pytanie. Chciałbym, żeby pan był uczciwy, to bez wątpienia będę zadawał pytania wolniej. Jeśli tak, wolniej jest lepiej, to ja będę mówił może wolniej. Pan zadawać pytania szybciej, tylko nie seriami, bo to uniemożliwia odpowiedź. No dobrze, to może jedno pytanie. Znaczy najpierw może drogą sprostowania, ad vocem, jak mówicie w Sejmie. Panie pośle, nie, ja nie twierdzę, że skoro jest sytuacja trudna, to lepiej nic nie róbmy. Twierdzę tylko, że pan wybrał narzędzie, które przyczyni się wyłącznie do jednego, do tego, że będą nowe miejsca pracy dla rozmaitych krewnych i znajomych królika. I tutaj zaprzeczam, pytanie, kto będzie królikiem? I tutaj panu zaprzeczam. No, nie podpisywałbym się pod czymś, jeśli nie wierzyłbym w sens powołania tej instytucji. Pan może co więcej, te gwarancje, o których pan powiedział, że Rada Instytutu pochodzi z nominacji Sejmu, Prezydenta, tak, i Senatu, tak jak w przypadku niektórych innych instytucji publicznych. Oczywiście. To nie jest oryginalne rozwiązanie. To pokazuje, że jest myśl o tym, żeby powołać instytucję, która będzie miała charakter trochę ponadpartyjny. Nikt mi pan powie, bo sprawa demografii powinna być poza bieżącym sporem politycznym, dlatego że mówimy o sprawach, które mają konsekwencje zupełnie jakby wychodzące ponad bieżące dzisiejsze spory, wyzwania i tej części rozmowy. Jeszcze raz. Pan nie będzie się ubiegał o stanowisko. Oczywiście, że nie będę. Ani w Radzie Instytutu, ani stanowisko prezesa. Nie ma nawet takich prawnych możliwości, ponieważ w ustawie zapisaliśmy, że prezes Instytutu nie może być posłem albo senatorem. Mógłby nie może pan być złożyć mandat. No tak, ale nie zamierzam składać mandatu, zamierzam kontynuować pracę w parlamencie. Instytucje, ani ja, ani nikt z mojej rodziny nie będzie w instytucji zatrudniony. Co więcej, będę starał się pilnować, żeby takie zjawiska nie miały miejsca. Jako kto? Jako kto będzie pan pilnował? Jestem twórcą tej koncepcji powołania instytutu. Jako parlamentarzysta będę. Natomiast rzeczywiście raz wybrany prezes ma daleko idącą autonomię. Czyli ale proszę zwrócić uwagę na to, kwiaty posłać, że to oznacza, że będzie niezależny też od rządu, będzie niezależny od będzie nacisku niezależny politycznego. Od rządu. Ma pan rację. To znaczy na 9 osób w Radzie, jeśli ja dobrze liczę, tak? 9 tak. osób w Radzie, tak? Przez Prawo i Sprawiedliwość lub przez prezydenta wspieranego przez Sprawiedliwość powołanych będzie 7 członków. Nieprawda. Ja uważam, że w Radzie będzie 4 przedstawicieli. No, powtarzam, no to ja panu 4 przedstawicieli Sejmu,
Z puli sejmowej moim zdaniem będą wybrani także przedstawiciele opozycji. Uważam, że w Radzie Instytutu powinien znaleźć się przedstawiciel liberałów, lewicy, ludowców i wolnościowców. Krótko mówiąc, nie tylko przedstawiciele większości sejmowej, nie tylko przedstawiciele prezydenta, ale także przedstawiciele opozycji. No bo sprawa demografii nie jest sprawą, za którą odpowiada tylko jeden rząd. Ani w projekcie ustawy, ani w dyskusji sejmowej nie zrzucam na nikogo odpowiedzialności, bo nie należy, nie wolno Panie tego pośle, robić. Dobrze, natomiast jest to wspólna nas wszystkich odpowiedzialność za tą sprawą. To są pańskie deklaracje. Wie pan, co mnie w tym wszystkim zadziwia? Bo kiedy ja usłyszałem o tym, że ma powstać Instytut Rodziny i Demografii, to pomyślałem sobie, o co ta burza? Jakiś instytucik ktoś chce sobie stworzyć, niech se tworzy, niech sobie tam prowadzą badania, no i dobrze, i szczęścia i pomyślności. Natomiast ja później, w przeciwieństwie do pewnie wielu innych, nawet niektórych posłów, którzy się wczoraj wybadali, ja przeczytałem tę ustawę. Mhm. Wie pan, to jednak jeży nieco włos na głowie. Bo jak człowiek sobie pomyśli, że Instytut Rodziny i Demografii ma być... Pan to doskonale rozumie, bo pan jest prawnikiem. Ma być umocowany prawnie niemal tak samo jak szef IPN-u, jak szef NIK-u, jak szef, a nawet bardziej czasami w niektórych sprawach, bo wymaga zaangażowania trzech instytucji do tego, nie żeby bardziej, powstać. Nie bardziej, tylko w taki sam sposób. No i to jest celowy zabieg, dlatego żeby była to instytucja, która ma autonomię. Jeśli ma prowadzić uczciwe badania, ma być niezależna od rządu i parlamentu, to musi mieć takie umocowanie. Dlaczego Urząd do Spraw Cudzoziemców, dlaczego szef NFZ-u, dlaczego główny inspektor farmaceutyczny, sanitarny, szef Urzędu do Spraw Pracy są mniej istotni niż szef Instytutu do Spraw Rodziny i Demografii? To są od wieków agendy rządowe, natomiast w tym przypadku chodzi o instytucję, która ma też kompetencje rzecznikowskie. Rzecznik praw dziecka, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czy rzecznik praw obywatelskich mają pozycję autonomiczną i w tym wypadku będzie taka sama konstrukcja. Do zadań Instytutu należy wszczynanie oraz uczestnictwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie dotyczącym praw rodziny lub dzieci. Artykuł 3, punkt 1 projektu ustawy o rzeczniku, o waszym instytucie, przepraszam, tego mówi. No to ja mam takie pytanie. Jest rzecznik praw dziecka, który ma podobne zadania. Ale w zakresie dotyczącym dzieci. Pan będzie nie w zakresie dotyczącym rodziny. Dobrze, to ja mam teraz pytanie. Rodzina bez dzieci, bo rozumiem, odłóżmy, ale mogę? Tak. Dziękuję. Będę mówił wolno. Bardzo proszę. Będę mówił wolno, żeby pan się nie stresował. Ja się nie stresuję. Bardzo proszę mówić, panie redaktorze, wolno. Dobrze, no więc jeszcze raz. Rodzina bez dzieci, tak? Odłóżmy dzieci, bo jeśli są dzieci, to może wejść w to rzecznik praw dziecka. Natomiast jeśli nie ma dzieci, jest rodzina, to znaczy, że jest małżeństwo. Dobrze to rozumiemy? No chyba, że sam stanowi rodzinę. Czy rodziny mogą być rodzinami niepełnymi? No dobrze, ale to jest ktoś z dziećmi. Ale to sekundkę, bo jeżeli nie ma, bo jeżeli są dzieci, to może się nimi zajmować rzecznik praw dziecka. A jeśli nie ma dzieci, a jest rodzina, czyli małżeństwo, to chcecie wy się zajmować. To ja się zastanawiam, znaczy, w jakich nie wy, sprawach. To po pierwsze nie wy. Instytut. Natomiast w sytuacji chodzi o prawa rodziny, prawa rodziców, czasami także prawa dzieci, jeżeli są nierozerwalnie związanymi pierwszymi. Dziećmi zajmuje się rzecznik praw dziecka. Jeżeli chce pan mi powiedzieć, że zajmuje się słabo, to ja mówię, to może dosypcie mu kasę i dajcie jakieś uprawnienia. Ale proszę zwrócić uwagę, że rzecznik praw obywatelskich też zajmuje się dziećmi, też się zajmuje przedsiębiorcami. Tak, dlatego ja uważam, że rzecznik praw dziecka jest niepotrzebny. A mimo to został powołany i Rzecznik Praw Dziecka, i Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tak, właśnie. Ja opowiem panu pewną anegdotę. A będzie śmieszna? Nie wiem, czy śmieszna, ale pouczająca. Kilka lat temu była dyskusja, czy powołać Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Myślę, że ta instytucja się sprawdza w praktyce. Zapytałem Cezarego Kaźmierczaka, jednego ze znanych tutaj liberałów, wolnościowców właśnie w sferze gospodarczej, dlaczego on jako liberał popiera powstanie takiej instytucji. I on mi powiedział, że skala wyzwań, z którą borykają się przedsiębiorcy, jeśli chodzi o taki etatyzm z Unii Europejskiej, z rządu, z samorządu, jest taka, że przedsiębiorcy nie radzą sobie. I opowiadał się za powołaniem tej instytucji. Tutaj mamy sytuację podobną. Bardzo zabawna anegdota. Musimy niestety pouczająca. Dlatego ja panu powiem W tym wypadku obecnie także rodzina, rodzice, dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia i stąd ten pomysł powołania rzecznika praw dziecka wraca od wielu lat. Mam trójkę dzieci i żonę, dla odmiany jedną. I wie pan,
Ja bardzo się cieszę, że będziecie mnie teraz wspierać Instytutem Demografii i Rodziny, bo gdyby nie taki instytut, to ja bym kurka wodna nie wiedział, że zimą trzeba dzieciom buty kupić. Ale być może inaczej będzie pan patrzył na sprawę, czy będzie za 20 czy 30 lat, jak będzie otrzymywał pan bardzo niską emeryturę, a nie wiadomo, i jak instytut będzie... Instytut mi w tym pomoże. Instytut nie pomoże, znaczy, ale może pomóc, panie pośle, w jakim powiedziałbym, stopniu osłabić ten problem, który mamy w Polsce. Panu Jana Husa o sancta simplicitas, gdyby nie to, że nie podejrzewam, że chodzi tutaj o naiwność, tylko myślę, że jednak polityczny interes. Nie ma żadnych tu politycznych interesów, natomiast jest przekonanie, że nie możemy w tej sprawie być pasywni. Dziękuję serdecznie państwu, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję bardzo panu i dobrego dnia. Do widzenia.